Królestwo roślin grupuje w sobie organizmy samożywne przeprowadzające fotosyntezę, raczej wielokomórkowe, raczej tkankowe, ale tutaj uwaga, proszę spojrzeć na ten slajd. W Królestwie roślin mamy także zielenice i krasnorosty, które są glonami, czyli organizmami prostymi, wodnymi, bez tkanek, czyli ich komórki nie są zbyt zróżnicowane. Niektóre z tych zielenic przede wszystkim to nie są zbyt wielokomórkowe organizmy, tak? To są jakieś małe, oglądalne pod mikroskopem stworki. A zatem rośliny to glony z grupy zielenic i krasnorostów, rośliny wyższe, tutaj mamy mszaki, paprotniki oraz nasze nasienne. Mszaki są jeszcze bardzo mocno związane z wodą, rozmnażają się w kropli wody. Paprotniki kojarzą nam się pewnie z zarodnikami. Mówimy, że mszaki i paprotniki to rośliny zarodnikowe, w odróżnieniu od roślin nasiennych, czyli takich, których mszaki, czyli mchy, torfowce, i paprotniki, czyli skrzypy, widłaki i paprocie, wielko- i małozarodnikowe, to organizmy z przemianą pokoleń, to znaczy jest pokolenie płciowe i jest pokolenie bezpłciowe. U mszaków pokoleniem dominującym tą zieloną roślinką jest gametofit, u paprotników odwrotnie. Gametofit to jest małe przedrośle, a sporofit to jest ta paproć, którą widzimy. Na spodzie paproci mamy kubki zarodnionośne, w których są zarodniki. Zarodniki, tak jak u grzybów, to jest po prostu coś służącego do rozmnożenia bezpłciowego. Dopiero kiedy na przedroślu, czyli tym małym sercowatym takim cosiu, czego nawet nie zobaczymy gdzieś tam w ściółce leśnej, pojawi się rodnia, a w niej komórka jajowa, plemnia, w niej plemnik, nastąpi zapłodnienie, wtedy z tego wyrośnie nam sporofit, czyli paproć. U mszaków odwrotnie, gametofit, czyli to coś z rozmnażaniem płciowym, wytwarza na swoim szczycie organy rozrodcze. Plemnik może przypłynąć do rodni w kropelce wody. Mszaki to jeszcze są bardzo wilgociolubne stworki, które bez wody by sobie nie poradziły. I wtedy wyrasta sporofit, tyle że wyrasta jako taki jakby pasożyt na szczycie gametofitu, czyli na zielonym mchu wyrasta brązowy, to znaczy nie przeprowadzający fotosyntezy, sporofit. To jest puszka zarodnionośna na takiej łodyżce jakby, tak? W której powstaną zarodniki, które mogą się wysypać, rozsiać, jest to rozmnażanie bezpłciowe. Tak, mszaki i paprotniki, mchy często są pod ochroną, widłaki wszystkie są pod ochroną, skrzypy to te, które kojarzymy z reklamami, piękne włosy i te sprawy. Nazwa pochodzi właśnie od tej krzemionki, która jak się tak potrze, to wydaje skrzypiący dźwięk, a wykorzystujemy ją właśnie w kosmetyce. Jeszcze rola mchów, szczególnie tych z grupy torfowców, to jest tworzenie pokładów torfu, zarastanie zbiorników od brzegu, ten kożuch torfowca tak się nasuwa na zbiornik wodny, tworząc pływający taki kożuch, po którym możemy sobie chodzić, mając chlupoczącą wodę pod spodem.
Torfowiska wysokie są bardzo narażone, ponieważ po pierwsze człowiek wydobywa torf, po drugie osusza tereny, powodując zanikanie tych zbiorowisk. Torfowisk mamy sporo na północy Polski, na przykład na Suwalszczyźnie. To też jest zbiorowisko typowe dla zimnego klimatu, Finlandia, Skandynawia. A zatem i mchy, i paprotniki to rośliny zarodnikowe, to znaczy wytwarzające zarodniki. Mchy to pierwsze rośliny lądowe, bardzo proste w budowie, mające tylko listki, łodyżki, a nie korzenie, a także chwytniki, którymi mocują się w podłożu. Nie mają one jeszcze niczego, co moglibyśmy nazwać tkankami. I paprotniki, które zaliczamy już do roślin naczyniowych. Paprotniki, nie dość, że mają już liście i korzenie, mają także prostą wiązkę przewodzącą prostej rośliny. A mchy pomagają zachować wilgotność ściółki leśnej, zapobiegają powodziom, pożarom. Torfowców używamy jako podłoża do hodowli roślin, opału po wysuszeniu, okładów borowinowych i tak dalej. Paprotniki miały duże znaczenie w czasach prehistorycznych, kiedy tworzyły pokłady węgla kamiennego. Były wtedy dużo większe, bo klimat im na to pozwalał. Generalnie możemy stwierdzić, że paprotniki nie mogły osiągnąć tak ogromnych rozmiarów poza tym niezwykle ciepłym okresem w naszej prehistorii, właśnie dlatego, że nie osiągnęły tak wysokiego stopnia rozwoju ewolucyjnego jak rośliny nasienne.